Witamy Waszą Eminencję, księdza kardynała w murach naszej szkoły. Obecność księdza kardynała jest dla nas wielkim świętem i ogromnym zaszczytem. Prosimy o dobre słowo i pasterskie błogosławieństwo na naszą dalszą naukę w gimnazjum. Chciałbym najpierw podziękować Wam za to, że mogę z Wami być przynajmniej przez chwilę i nawiązać od razu do tego, co widzę przed oczami swoimi, kiedy wchodzę tutaj. Dlatego, że te słowa Wasz patron, papież Jan Paweł II, już jako biskup w Krakowie, a potem jako papież, bardzo często powtarza. Papież naprawdę wierzył w młode pokolenie. Nigdy na młodzież nie narzekał, jak się czasem starszym ludziom zdarza. Dlatego, że on naprawdę wierzył, że choć jesteście inni niż pokolenie starszych, to nie znaczy, że jesteście gorsi i że poradzicie sobie z tym, co wam starsi przekażą. Chcielibyśmy się z tego dowodu wręczyć taką pamiątkę z pobytu u nas. Bobka, która jest schowana w tej torbie, zaraz z nich razem. Bobka jest dziełem Ani. Ojcze nasz, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.